Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku chciałbym porozmawiać z Wami na temat najnowszej kolekcji od Topsa Champions League sezon 19-20. Zapewne wiecie, że jest wiele wersji. Na ten moment w mojej kolekcji są trzy prawie kompletne. Zaraz Wam powiem, dlaczego prawie. Zaczniemy może z naszą wersją International, czyli wersja, która jest w Niemczech, również w Polsce. Jeżeli chodzi o album, to mam wszystkie karty oprócz jednej karty bazowej. Brakuje mi Thomas Müller tutaj, a tak wszystkie karty pozostałe już są, dlatego ona nie jest jeszcze kompletna. Gdzieś muszę znaleźć Thomasa Müllera, bo jeżeli chodzi o kolekcję hiszpańsko-portugalską, to tam jest Thomas Müller, ale nie będę Was oczywiście oszukiwał, mówię jak jest. Pomógłbym sobie przełożyć z portugalskiej do naszej tutaj i byście myśleli, że mam wszystkie kompletne, ale tak nie jest. Jedna karta bazowa jeszcze tutaj brakuje, a tak jest komplecik, wszystkie karty są. Tutaj są te specjalne z puszek i ze starter packa. Dodatkowo są kodziki, tutaj brakuje mi jeszcze Mbappé, muszę też poszukać go w tych innych kodach, ale jest na pewno. Czyli tutaj jedna karta bazowa brakuje. Jeżeli chodzi o limitki, to są wszystkie. Zaczynamy od numeru jednego, pierwszego. Mamy Manuela Neuera. Dalej, Sergio Ramos. To jest wszystko wersja nasza europejska International. Sergio Aguero, to jest trójka. Dalej, czwórka, Luis Suarez. Piątka, Van Dijk. Szóstka, Jadon Sancho. Siedem, Harry Kane. I tutaj są oznaczenia z wersji International. Też tutaj nie ma żadnego oszukiwania z mojej strony. Są limitki z wersji International. Dalej, numer 8, Sterling. Numer 9, Pulisic. 10, Hazard. 11, Mbappé. 12, Ronaldo. 13 Messi, 14 Salah i 15 Leroy Sané. Czyli jedna karta bazowa brakuje tutaj w tej kolekcji. Jeżeli chodzi o wersję portugalsko-hiszpańską, to tutaj są wszystkie karty, bo już kiedyś prezentowałem, jak się nie mylę, ten album. Jest tutaj Getafe, Sevilla dodatkowo dołożona, Espanyol. No i gdzie tutaj jest? A nie, w tej kolekcji nie było. W tej kolekcji nie było Millera portugalsko-hiszpańskiej. Tam tylko 12 kart Bayernu, tak samo tych pozostałych. Więc tutaj nie ma i tak Millera. Ale cała ta wersja hiszpańsko-portugalska jest w albumie. No i tutaj jeszcze oczywiście te ekskluzywne karty, 7 sztuk, też są. Czyli to jest cała kompletna wersja portugalsko-hiszpańska. Teraz wersja angielska. Tutaj też jest komplecik, bo już kiedyś go prezentowałem. Mamy Manchester City na dwóch stronach. Dalej Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal, United, Wolverhampton, Barcelona, Atletico, Real, Bayern i tutaj jest właśnie Thomas Müller, ale jest oznaczenie angielskie. Dalej, Borussia, Paris Saint-Germain, Lyon, Inter, Benfica, Valencia, Sevilla, Roma, Bayer Leverkusen, Galatasaray, Zenit i Ronaldo. No i pozostałe karty też są wszystkie. Dodatkowo można sobie było swoje karty zrobić na Topsie UK. I mam tutaj swoją kartę i z Paulinką. Dodatkowo
oczywiście te karty z puszek i ze starter packa, bo tam było dużo różnic, więc też trzeba było mieć komplecik. Tak więc, moi kochani, tu jest cała seria i teraz zaprezentuję Wam limitki na ten moment, jakie posiadam. Kilka jest w drodze, więc trzeba na nie czekać, ale na ten moment mam 2 razy Rashforda, złoty i srebrny. Brakuje brązowy, idzie do mnie. Dalej, Aubameyanga mam komplecik, wszystkie 3 karty. Srebrna, złota i brązowa. Następnie Sterling, również komplecik, wszystkie 3. Harry Kane, na razie mam srebrną i brązową, złota do mnie idzie. Messi, miałem 3, ale wymieniłem się za srebrną, bo srebrna i tak jest prędzej możliwa do zdobycia, aniżeli inne. Więc na ten moment brakuje tej srebrnej, ale też już jest w drodze do mnie. Teraz Mbappé, srebrny i złoty, brakuje brązowy i teraz nie wiem właśnie, czy też już coś idzie do mnie, czy dopiero trzeba będzie zamówić. Hazard, mamy złotego i brązowego, brakuje srebrny. Sancho, tylko złoty, brakuje i srebrnego i złotego. Salah, jest srebrny i złoty, brakuje brązowego. Suarez, ale to jest to oznaczenie angielskie. Tylko jedna limitka była złota z nim. Też jest. No i tutaj mam limitki, które normalnie nie mają oznaczenia angielskiego, ale będą wysyłane przez angielski TOPS, jeżeli się coś tam zamówi. Więc tak jakby dokładam tą wersję international do wersji angielskiej. Jeżeli będą te karty mieć wersję oznaczenie angielskie, no to wtedy postaram się je zdobyć, ale na ten moment wiadomo mi, że karty z wersji international są wysyłane przez angielski TOPS do ludzi i nie będzie oznaczenia angielskiego, tylko to europejskie international. I tutaj powinno być 6 limitek. Mam Ramosa, Zane, Neuer, Ronaldo, brakuje Aguero i Van Dijk. Dlatego jeżeli coś będzie wiadome, to dam Wam znać. No i oczywiście na końcu jeszcze ta karta Jordi Alby z autografem. Tak więc wersja angielska jeszcze jest niegotowa. Same limitki brakują, bo jeżeli chodzi o album, to jest kompletny. No i jeszcze pozostała sprawa z wersją włoską. I tutaj jest największy problem. Powiem Wam, starałem się załatwić z jakimś Włochem wymianę, ale niestety ani nie chcą się wymieniać, nawet nie chcą zarobić po prostu. Pytałem, czy jest ktoś w stanie sprzedać album w wersji włoskiej. Nikt się nie zgłosił. Także tutaj jest duży problem i chyba będę musiał po prostu przez znajomego zamówić sobie boksy i starter pack, żeby samemu postarać się zebrać tą wersję włoską. Tutaj jest naprawdę ogromny problem z włoskimi kolekcjonerami. To więc, moi kochani, tak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy. Napiszcie w komentarzu, co myślicie na temat tych kart, które już posiadam w kolekcji i jak sytuacja wygląda u Was. Czy też zbieracie wszystkie kolekcje, czy macie jakąś konkretną, czy zbieracie limitki z każdym zawodnikiem, ale bez 3 kolorów. Jestem ciekaw, jak to u Was wygląda. Tak więc, moi kochani, ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!